Radiogłos. Głos Uskrzydla duszę Wojsko Polskie, ogromnie ważna instytucja, czasy współczesne nam niestety pokazują, jak bardzo potrzebne jest nam wyszkolone wojsko, jak bardzo trzeba też poszukiwać młodych ludzi, którzy na pewno mają pasję do tego, by bronić ojczyzny, by być dobrze wysportowanymi, wyćwiczonymi, by nosić mundur. I pewnie jeszcze inne dodatki bardzo ważne są, szczególnie dla młodego mężczyzny, ale nie tylko. Bo właśnie z nami jest pani rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Dyni, pani podporucznik Katarzyna Szymańska. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Kolejny raz, a więc kobieta, która jest pasjonatką właśnie tego, o czym mówimy. A może przypomnijmy pani rzecznik, dlaczego znalazła się pani w Wojsku Polskim? Co tak zachęciło? Co mnie zachęciło? Myślę, jak już kiedyś była okazja tutaj rozmawiać na ten temat, proszę księdza. Moja przygoda z wojskiem trwa już tak naprawdę kilka lat i co ciekawe, zaczynałam tutaj ją jako cywil, byłam psychologiem. Najpierw w Ośrodku Szkolenia Nurków i płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni, a następnie pełniłam tą funkcję w Siódmej Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, gdzie poszłam o krok dalej i wstąpiłam do służby ochotniczej, czyli terytorialnej służby wojskowej, do której gorąco zachęcam i korzystając z okazji, całą kadrę jednej i drugiej jednostki bardzo serdecznie pozdrawiam. Naprawdę dziękuję, bo te doświadczenia y, bardzo mnie jakby tutaj wzmocniły, wspomogły i utwierdziły w tym, że chcę wiązać swoją przyszłość z zawodową służbą wojskową. Co się dzieje właśnie teraz, no i pragniemy innych zachęcić. Porozmawiajmy dzisiaj może przede wszystkim o szkolnictwie wojskowym. Ten okres wiosenny jest to czas już co rekrutacji, już myślenia o kolejnym roku przygotowań, tak? Jak najbardziej. Tutaj chciałam z ramienia wojskowego, też Centrum Rekrutacji w Gdyni przypomnieć, że w pierwszym kwartale bieżącego roku ruszyła już rekrutacja na tutaj uczelnie wojskowe na rok, rok akademicki 2024-2025. Także gorąco tutaj zachęcamy przede wszystkim młodzież tak, do starania się, by dołączyć tutaj do wojska polskiego. Teraz mamy następujące uczelnie wojskowe, tak, na które tutaj młodzi mogą się ubiegać. Jest to Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, no i nie możemy zapomnieć o naszej tutaj macierzystej, że tak powiem Alma Mater, jeżeli chodzi o rejon, Wyjątkowej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Także to wszystko zależy, kto jaki ma pomysł na siebie, tak? W tym wojsku, czego od wojska oczekuje, jaka dziedzina, obszar go interesuje. Jak widzimy Wóbr jest bardzo szeroki, Także każdy znajdzie coś dla siebie, ale oczywiście to nie jest tak, że mogą tam dostać się na uczelnie wojskowe wszyscy. Obowiązuje tutaj rekrutacja. Jeżeli chodzi o samą tutaj rekrutację, zanim może przejdę do szczegółów, trochę. Albo tak, chodzi o warunki, jakie trzeba spełnić. Dokładnie, no. warunki spełnić, to może najpierw też, żeby przekonać jeszcze tych niezdecydowanych, zwłaszcza tak, no. że warto. Drodzy Państwo, przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o studentów tak, na uczelniach wojskowych, to warto wspomnieć, że oni już od praktycznie pierwszego roku dostają miesięczne uposażenie. Tutaj od, na pierwszym roku obecnie ono oscyluje w kwocie ponad 4960 zł. No i oczywiście wzrasta w kolejnych latach nauki. Dodatkowo podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, czyli odchodzi problem w co się ubrać na przykład mm. na co dzień. Ma to swoje plusy. A nawet tak. co zjeść. Dokładnie tak. <laughs> <laughs> Poza tym tutaj warto jeszcze podkreślić, że w toku studiów odbywają się także praktyki, szkolenia specjalistyczne. I to nie tylko w jednostkach wojskowych, bo tak może najczęściej nam się kojarzyć, tak? ale również w centrach szkoleń i ośrodkach tutaj naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Także tutaj już młodzi ludzie na tym wczesnym etapie mogą bardzo bogate doświadczenie zdobywać pod kątem wojska, ale nie tylko, jak widzimy, praktyczne, ale także tutaj już w sferze takiej dydaktyczno-naukowej, tak? Także tutaj naprawdę, uważam, plusów ciekawych, wartości jest wiele, dodanych przede wszystkim, tak? I taki absolwent, on kończąc tak, studia wojskowe, otrzymuje tytuł tutaj magistra inżyniera i jest promowany na pierwszy stopień oficerski. To jest też bardzo ważne, myślę, w dobie dzisiejszych czasów, gdzie gdzieś poszukujemy st stabilizacji, nie ukrywajmy, a nie jest z nią zawsze łatwo. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej, oczywiście w zależności od ukończone. Kierunku. To jest istotne, bo jak wiemy, na rynku cywilnym nie zawsze jest to łatwe, a przynajmniej nie zawsze jest łatwo od razu znaleźć tą pracę w zawodzie. Tutaj taką szansę na starcie dostajemy. Czyli można realizując swoje marzenia, które najpierw są pewnym hobby, bo to pewnie często tak jest, taki mały chłopiec, czy może właśnie dziewczynka, która pragnie w tych tematach się poruszać, no, dojrzewa, coraz, więcej, coraz bardziej do, doprecyzowuje swoje zainteresowania i może je realizować. I w wojsku można być tak właściwie chyba też prawie każdym, tak? Jeszcze tak, takie specjalności są bardzo szczerze. Szczegółowe. Szczegółowe, ale bardzo tutaj jest szerokie spektrum, mm. proszę księdza, gdzie gdzieś tam wspominałam na początku, tutaj warto też wspomnieć w przypadku studentów, zanim przejdziemy może do szczegółów, mm. tak, jeżeli chodzi o specjalności, że tutaj nowo przyjęty kandydat, on na pierwszym roku studiów tutaj odbywa dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, tak, w uczelni wojskowej, a już od drugiego roku to jest liczona dla niego jako zawodowa służba wojskowa. Specjalności każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego jak podkreślam na początku i wymieniam jakie uczelnie wojskowe, tak u nas w kraju funkcjonują i działają i które tutaj no mają oferty tak, dla tych młodych ludzi. Wrocław, Warszawa, Dęblin Dokładnie, cała Polska Gdynia. stoi otworem. Ta. No tutaj, jeżeli ktoś chce być marynarzem daleki wód, tak, no to zdecydowanie Akademia Marynarki Wojennej, tak, w Gdyni tutaj jest zasadną uczelnią. Jeżeli kogoś interesuje tematyka lekkiej piechoty, rozpoznanie na przykład, hmm. tak, w tych obszarach, tutaj zasadna będzie Akademia wojsk lądowych we Wrocławiu. Ale też tutaj no, ktoś może chcieć no, podniebne mieć, tak? Mm. Jakieś przygody. I patrzeć w tej sferze. na nas z góry. Powiedzmy, w cudzysłowie, tak, a przynajmniej może tak, nie patrzeć, na proszę piękną księdza. Oczywiście piękną Polskę, ptaka. ale też bronić tą Polskę. Bronić, może tak. nie tyle, jeżeli patrzeć to czujnym okiem mm. tutaj zwiadowcy, żeby ją bronić, tak? tak? czyli tutaj wtedy polecamy wstąpienie do szkoły Orlond, tak? Mhm. Czyli naszej Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Ale również tutaj ktoś może bardziej mieć zamiłowanie tutaj w sferze takiej naukowej, technicznej, tak. Mhm. Wtedy zdecydowanie Wojskowa Akademia Techniczna. Może jeszcze tutaj chciałam napomnieć, że jeżeli chodzi o warunki rekrutacji, to oczywiście cały czas zachęcamy też do śledzenia nas, naszych social mediów wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdyni, stron internetowych, bo na bieżąco tutaj umieszczamy dla państwa wszelkie informacje ważne, przy tegorocznej rekrutacji na uczelnie wojskowe, ale gorąco też polecamy obserwowanie stron internetowych danej uczelni, którą kandydat sobie na przykład wybrał i gdzie mhm. się chce ubiegać, tak, o dołączenie do grona studentów tutaj wojskowych, bo tam tym bardziej, tak, wszystkie informacje są na bieżąco, ale można też w aktualnościach, tak, wejść i zobaczyć, troszkę poznać życie uczelni. Mhm. Tam jest to szczegółowie pokazane, jak fajnie ci młodzi ludzie w wielu takich ciekawych projektach tych badawczych, mówię ze spektrum wojskowości, już na tym etapie biorą mhm. udział. I jak mamy zdolnych młodych ludzi w mhm. wojsku? Przypomnijmy pod, to bardzo ważne, jakie warunki trzeba spełnić, to z czym wchodzimy, pragnąc studiować na tych uczelniach? To jest na pewno bardzo istotne, tak, bo jak wszędzie no są, pewne obowiązują procedury i co podkreślam na początku, tutaj są limity i nie każdy może się dostać, tak? Mhm. Na uczelnię wojskową. Przede wszystkim pierwszy etap, to tutaj obejmuje wojskowe centrum właśnie rekrutacji. Najpierw taki potencjalny kandydat y, musi się elektronicznie zarejestrować na portalu rekrutacyjnym y, Wojska Polskiego y, i następnie złożyć tutaj w wojskowym centrum y, rekrutacji wniosek y, do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej y, tutaj y, o powołanie tak do niej mhm. w trakcie kształcenia. Mhm. Ten wniosek można właśnie też sobie wygenerować przez wspomniany portal rekrutacyjny Wojska Polskiego. No, wojsko tutaj wychodzi naprzeciw potrzebom, też troszkę z duchem czasu, żeby też ułatwić, tak, jak najbardziej e, rekrutację, tak, potencjalnym e, kandydatom. E, I teraz do tego wniosku, e, dodatkowo taki potencjalny kandydat, bardzo ważne by dołączył oświadczenie o tutaj nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania e, karnego. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ jest to y, również służba, no i trzeba sobie zdawać sprawę, że żołnierz jest dla innych, ale nie zapominać, że najpierw wymagamy od siebie, później od innych. Musi być też wzorem dla innych. Etyka. Dokładnie tak, proszę księdza, mhm. autorytetem, tak? Mhm. Także no, to jest bardzo ważne, aby gdzieś tutaj w tym zakresie. Mhm. I co oczywiście musi być po studiach, pełnoletni i tak dalej, po studiach. Pewnie, tak, tak, oczywiście. Tutaj ukończone y, 18 lat. Y, y, po maturze. Po maturze, <laughs> tak, 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 tak. Czyli jak najbardziej tutaj y, też dodatkowo, ale to na kolejnym etapie kserokopie świadectwa dojrzałości, mm -hmm. tak, y, oryginał do wglądu, dodatkowo potwierdzenie też tutaj y, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, no bo uczelnia akurat no, też sobie tak, mm -hmm. tak, taką formę życzą i inne dokumenty też potwierdzające posiadane kwalifikacje, tym bardziej, które mogą być przydatne w służbie wojskowej, bo często młodzi ludzie już w swoim zakresie gdzieś się pasjonują mhm. i już prędzej coś działają w tym temacie. Także chwalić się, nie ukrywać mhm. tego. Termin, do kiedy te dokumenty, te warunki trzeba spełnić, żeby wejść w ten proces? Oczywiście to wszystko tutaj jest na naszej stronie internetowej, także można się skonsultować mhm. z naszą specjalistą do spraw szkolnictwa wojskowego. Jak wspomniałam, warto zaglądać na strony internetowe mhm. y, uczelni, ale to nie wszystko, bo to troszkę bardziej mo, moż, może tak wyglądać, tak zawiły proces, aczkolwiek to tylko może tak brzmi, bo po zakończonym tutaj pozytywnym etapie weryfikacji w wojskowym centrum rekrutacji, tutaj kandydat elektronicznie musi wypełnić kwestionariusz osobowy w systemie internetowej rejestracji kandydatów, czyli to jest taka rejestracja online. Tutaj jeszcze chciałam napomnieć, że jeżeli chodzi o tą weryfikację na etapie wojskowego centrum rekrutacji w Gdyni, to taki kandydat jest wysyłany na badania psychologiczne, mhm. na których jest sprawdzana no, tutaj jego zdolność psychiczna tak do pełnienia służby wojskowej. Jeżeli wszystko będzie w porządku, Otrzyma tutaj opinię pozytywną, mhm. brak e, przeciwwskazań, no to wówczas na jego adres e-mail e, wysyłane są e, tutaj dane do logowania, właśnie w tym systemie internetowej rejestracji e, kandydata. I mhm. to jest jakby taki pierwszy etap, e, jeżeli chodzi o rekrutację. No, i następny etap, czyli już ten taki docelowo rekrutacyjny, on już się odbywa na uczelni, i tam nasz potencjalny kandydat również musi dostarczyć kserokopię świadectwa dojrzałości. Tutaj albo oryginał, odpis, a jeżeli kserokopię, to potw potwierdzoną notarialnie. Aha. No, żeby tylko tutaj mhm. e, uczelnia mogła zweryfikować, że jest to sama z tą, którą ona otrzymała, mhm. tak. Jak to mówią, żeby mocy prawnej nabrało, mhm. tak, jak to się mówi potocznie. E, dodatkowo, e, jak najbardziej potwierdzenie również tej dokonania opłaty rekrutacyjnej. I tu pojawia się kolejny bardzo ważny element żeby kandydat dostarczył zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań mhm. do przystąpienia sprawdzianu ze sprawności fizycznej. Takie zaświadczenie, to jest też bardzo istotne, musi być wydane tutaj nie wcześniej niż 30 dni przed datą, kiedy ten sprawdzian sprawności fizycznej ma się odbyć. Jeżeli, powiedzmy, kandydat, no, takiego zaświadczenia gdzieś tam nie uda mu się uzyskać, ujmijmy to tak, to teraz są dwie opcje. Jeżeli jest pełnoletni, to wówczas no w dniu tutaj, jak musi się stawić na uczelni, tak? Już ta rekrutacja się zacznie, takie oświadczenie podpisuje, że tutaj no, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby podszedł, tak? Do takiego mm. sprawdzianu sprawności fizycznej. A jeżeli, powiedzmy, jest niepełnoletni, bo może się też tak zdarzyć jeszcze rocznikowo, mm. tak? Mm. Już, ale jeszcze nie ukończony, ten 18 rok życia. No jeżeli takiego zaświadczenia nie ma, no niestety, tutaj no, nie może wtedy przystąpić, tak? do dalszej części etapu yy, rekrutacji na uczelnie wojskowe. No i tutaj, jeżeli chodzi o dokumenty, to tożsame, czyli kserokopia, tutaj świadectwa dojrzałości, tak, yy, na pewno życiorys, yy, tutaj no potwierdzenie o niekaralności. Yy, no i tutaj zaświadczenia również, tak, yy, które będą poświadczały o na przykład jakieś certyfikaty znajomości języków obcych, yy, Uprawnienia, czy tutaj jakieś świadczenia instruktorskie, a także zaświadczenia y, o ukończeniu na przykład oddziału przygotowania wojskowego, czy tutaj. Y, to już są pewnie dodatkowe. Dodatkowe, takie, tak. Nieobowiązujące dodatkowe. Tylko podkręcają jak naj... znaczy, y, wartość kandydata pewnie do. Na pewno, do na pewno no, jeżeli tutaj ktoś nie ukończył oddziału przygotowania wojskowego, mhm. to nie jest tak, że nie może się ubiegać na uczelnie wojskowe, ale tutaj wojsko to docenia, jeżeli młodzież już coś prędzej robiła mhm. w tym. Kierunku, także za to są dodatkowe. Jak olimpiady, punkty olimpiady specjalistyczne olimpiady w szkołach ponadpodstawowych, jak ktoś tam ma już jakieś dobre wyniki, to pomaga. Mamy dwie minutki jeszcze na jeden temat, końcóweczka o edukacji młodzieży. Bo przecież chcecie, żeby z tą ciekawą ofertą dotrzeć do świadomości pokolenia dochodzącego do wieku dorosłego. Docieracie do szkół ponadpodstawowych? Myślę, że tak. I to. Bardzo pozytywny odźwięk ma, proszę księdza. Przede wszystkim może ujmę to tak, żołnierz w społeczeństwie powinien cieszyć się odpowiednią rangą. Ale żeby miał tą rangę, to to jest ważne, aby powszechnie i właściwie edukować ludzi. I to się właśnie, jak ksiądz wspomniał, zaczyna już od tego najmłodszego etapu, tak? Tylko tutaj nasza w tym rola, również szkolnictwa, żeby właściwie, tak, ukierunkowywać tych młodych ludzi pokazywać wizerunek tutaj Wojska Polskiego, zaszczepiać w nich tą pasję do służby wojskowej. Tak, aby ten młody człowiek, właśnie jak przychodzi etap podjęcia tej pierwszej ważnej decyzji w życiu, czyli co ja chcę dalej robić, mm -hmm. czy to ma być służba ojczyźnie, to była to świadoma i przemyślana decyzja. Ujmę to tak, jest to na pewno piękna przygoda życia. Można przeżyć wiele ciekawych doświadczeń, Daje możliwość rozwoju, poznania wartościowych ludzi, ale to się też wiąże z pewnymi wyrzeczeniami, odpowiedzialnością, a co najważniejsze, działaniem pod rozkazem. I ten młody człowiek, no tutaj, musi sobie zdawać z tego sprawę. Ale tutaj już działamy w tym zakresie. Bardzo dużym popularnością i pozytywnym oddźwiękiem cieszą się tutaj programy edukacyjne Ministra Obrony Narodowej. Które są realizowane w, tutaj w szkołach ponadpodstawowych, w klasach mundurowych, takie jak na przykład certyfikowane wojskowe klasy mundurowe, Cybermil z klasą albo oddziały przygotowania wojskowego. W skrócie tak zwane OPW potocznie znane. My tutaj na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gdyni również współpracujemy z oddziałami przygotowania wojskowego, e, chociażby tutaj ze szkole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Również w powiatowym zespole szkół w Redzie, zespole szkół ogólnokształcących numer 2 w Kartuzach. Tak, to są takie główne i liceum służb mundurowych w Pucku. Oczywiście, co fajne, one również, te klasy mundurowe mają... Jednostki patronackie, tak? tutaj wojskowe, które też w toku nauki mają zajęcia tak? z młodzieżą pod kątem teoretycznym, ale i praktycznym. Także naprawdę tutaj jest szerokie spektrum Stajecie się działań. Do, staracie się dotrzeć do młodych, żeby mieli tę świadomość potrzeby. Możliwości, rozwoju, swoich zainteresowań, no i że oczekujecie ich, prawda? Oczywiście. I co lepiej, proszę Księdza, i więcej powiem. Bardzo tutaj ja jestem pod dużym wrażeniem zaangażowania i wiedzy tych młodych ludzi. Miałam się o tym okazję przekonać już na początku tego roku. W lutym, kiedy odbył się tutaj na naszym terenie e, międzyszkolny turniej wiedzy e, o Wojsku Polskim e, Ekstraklasa Wojskowa. Mhm. E, tutaj akurat organizatorem był ośrodek zamiejscowy w Gdańsku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. E, my z racji tutaj rejonu jako Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gdyni no tutaj nadzór bardziej multimedialny, może tak powiem, sprawowaliśmy, ale również we współpracy z 33 Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej, na terenie też tej jednostki wojskowej turniej się odbywał i tutaj właśnie uczniowie, yy, no, tutaj z tych programów edukacyjnych, tak, Ministerstwo mm. Obrony, Narodowe, Obrony Narodowej, Obrony e, Narodowej uczestniczyły. E, no i tutaj, jakby, no, walczyły, tak, tutaj swoją wiedzą e, się tutaj dzieliły. Walka była zacięta do samego końca. Naprawdę myślę, że wszyscy byli pod wrażeniem tutaj, no, wiedzy tych młodych ludzi na mm. tym e, etapie, co bardzo napawa dumą, ale też cieszy, że gdzieś jednak, e, no. Wiedzą, na czym polega, tak? Tutaj ta służba wojskowa mają pasję, tak? Do I mogą się, wojska polskiego. Mogą się nią dzielić i pewnie z rówieśnikami Dokładnie. też pogłębiać. Bardzo dziękujemy. To tyle w naszym dzisiejszym spotkaniu. Dużo wiedzy, dużo treści, zachęcającej. Myślę, że, że to będzie też skutkowało. Co najmniej głębszą refleksją, bo ona musi iść i ze strony rodziców, i ze strony młodego pokolenia, które podejmuje decyzję o swojej przyszłości. Prawda? Oczywiście, i może ja tak na zachętę powiem, e, tak, e, do tych naszych właśnie młodych, tak, kandydatów, mhm. którzy gdzieś rozważają może związanie swojej przyszłości z wojskiem. Ja zachęcam, oczywiście, mieszcie wysoko, dołączcie do grona najlepszych i zostańcie żołnierzami. Wojska Polskiego. Podporucznik Katarzyna Szymańska, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdyni, była gościem poranka w Radiu Głos. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy Państwu za uwagę. Również serdecznie bardzo. dziękuję. Dziękujemy.